Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Władze Izraela nie chcą zakazu kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Swój sprzeciw najpierw zgłosił członek Knesetu, później premier Benjamin Netanyahu. Pytanie, czy taka reakcja wynika jedynie z niewiedzy, czy jest to próba zakłamania historii, część antypolskiej nagonki? Jedyne obozy śmierci, jakie istniały na terenie Polski, były niemieckimi obozami śmierci. Wszystko zaczęło się od wpisu przywódcy opozycyjnej Centrowej Partii Jest Przeszłość. Zdecydowanie potępiam nową ustawę przyjętą w Polsce, która jest próbą zaprzeczenia udziału wielu polskich obywateli w Holokauście. To narodziło się w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów było zamordowanych bez nawet zobaczenia niemieckiego żołnierza. Były polskie obozy zagłady i żadne prawo kiedykolwiek nie może tego zmienić. W ślad za tym pojawiły się kolejne reakcje strony izraelskiej. Tym razem premier Benjamin Netanyahu poinstruował izraelskiego ambasadora w Warszawie, by spotkał się z premierem Polski i zażądał wycofania projektu ustawy każącej za sformułowanie polskie obozy śmierci. W myśl ustawy każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Wypowiedź polityków państwa Izrael jest niepokojąca i zdumiewająca, ponieważ jak można wypowiadać takie słowa w Polsce? Polska była pierwszą ofiarą Hitlera. Doznała niewyobrażalnego dzisiaj ogromu zniszczeń. Straciliśmy miliony obywateli. Mówi prezes IPN dr Jarosław Szarek. Mimo to fala kłamliwych wpisów nie ustała, a to już kolejne słowa jednej z izraelskich dziennikarek, która na co dzień informuje o wydarzeniach w Knesecie. Polskie obozy śmierci, polskie obozy śmierci, polskie obozy śmierci. I tak kilkanaście razy na kłamstwo historyczne reagują polskie władze. Polska i Izrael w 2016 roku wydały wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się wszelkim próbom wypaczenia historii narodów żydowskiego lub polskiego przez negowanie lub umniejszanie ofiary Żydów podczas Holokaustu lub stosowanie błędnych terminów takich jak polskie obozy śmierci. Napisał na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Swoje oświadczenie wydała także kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy. Każdy, kto używa dla niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i innych obozów kłamliwego terminu polski obóz śmierci, nie tylko bezcześci pamięć jego ofiar, ale także zatruwa świadomość kłamstwem, co powinno być piętnowane i karane. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził dziś swoje stanowisko, w którym żąda od Polski odrzucenia nowelizacji przepisów o IPN. W żadnych okolicznościach nie akceptujemy żadnej próby przepisania historii. Nie przyjmujemy żadnych ograniczeń dotyczących prowadzenia badań. W żaden sposób ta ustawa nie ogranicza badań naukowych, nie ogranicza działań historyków. Ta ustawa ma na celu tylko walczyć z kłamstwem o polskich obozach śmierci. Mówi rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof Łapiński. Reakcja izraelskich polityków może dziwić tym bardziej, że ustawa wciąż jest na etapie procedowania. Teraz trafi do Senatu, dlatego marszałek Stanisław Karczewski zaprosił ambasador Izraela do rozmowy na temat nowelizacji przepisów o Instytucie Pamięci Narodowej. Warto jednak zaznaczyć, że strona izraelska dokładnie wiedziała o prowadzonych pracach. Rok temu, kiedy ogłosiliśmy założenia tej ustawy, spotkałem się dwa razy z ambasador Izraela i również ze względu na ich wątpliwości wpisaliśmy do tej ustawy zapis mówiący o tym, że jeżeli się prowadzi badania naukowe bądź badania artystyczne, takie osoby nie podlegają w ogóle tej ustawie. Dlatego nie ma zagrożenia, że jeżeli ktoś by chciał badać na przykład jedwabne, że będzie podlegał pod tą ustawę. Przez ponad rok strona izraelska nie zgłaszała do ustawy żadnych zastrzeżeń. Skąd nagle taka próba zakłamania historii? W przeddzień obchodzonego Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu środowiska lewicowo-liberalne mocno nagłaśniały sprawę zorganizowania obchodów urodzin Adolfa Hitlera. W tej sprawie szybko zadziałała prokuratura. Informację w Sejmie przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji. W
Zero tolerancji dla takich zachowań. Mimo to wielu komentatorów podsycanych przez lewicowo-liberalne media łączyły tę kwestię z patriotycznym Marszem Niepodległości. W całej tej sprawie należy zadać sobie pytanie, dlaczego materiał o spotkaniu grupy nazistów w lesie oraz próba przerzucenia odpowiedzialności za Holokaust na Polaków zbiegają się w czasie, wskazuje dr Lucyna Kulińska. Jeżeli kręci się materiał ponad pół roku wcześniej w jakiś, i potem się go trzyma i nagle pokazuje się wtedy, kiedy przedstawiciele żydowscy na obchody, prawda, Holokaustu przyjeżdżają tutaj, przyjeżdża przedstawiciel amerykański, to ma wszystkie znamiona klasycznej antypolskiej prowokacji. Bo ta prowokacja niemal całkowicie przykryła wizytę sekretarza Stanów Zjednoczonych Rexa Tillersona w Polsce. Jest także próbą przykrycia szczytnych inicjatyw, które pokazują bohaterską postawę Polaków ratujących Żydów w trakcie okupacji niemieckiej. Jedną z nich jest Kaplica Pamięci w sanktuarium pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Od 1 stycznia po raz kolejny każdy z nas, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, może przeznaczyć 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Wśród tych organizacji znajduje się Fundacja Nasza Przyszłość. Fundacja Nasza Przyszłość od lat kształtuje charaktery dzieci i młodzieży, uczy i wychowuje w duchu patriotyzmu uczniów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Szczecinku. Wspiera także studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To głównie z tego powodu tak wiele osób decyduje się na przekazanie 1% podatku właśnie tej fundacji. Radio Maryja daj mi gwarancję, że pieniążki, które chcę przekazać z 1%, są potem świetnie wykorzystane. A ponieważ jestem nauczycielką już na emeryturze, więc sprawa dzieci, młodzieży, ich kształcenia jest mi ciągle bliska. Mówi pani Krystyna z Gdyni. Fundacja Nasza Przyszłość wspólnie z Telewizją Trwam i Radiem Maryja organizuje warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Uważam, że to jest wielkie dzieło, należy wspierać, bo naprawdę dzięki ojcu Ryzykowi to mamy bardzo dużo dobra. I ja to dobro widzę. Fundacja działa również na rzecz polskiej kultury. Z 1% fundacja dofinansowała produkcję filmu Zerwany Kłos. W tym roku fundacja chce wesprzeć również budowę Muzeum Pamięć i Tożsamość. Powstanie ono w Toruniu przy Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Aby wspomóc fundację Nasza Przyszłość, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać numer KRS fundacji 00000091141, a także wyliczoną wcześniej kwotę 1% podatku, wskazuje Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy fundacji Lux Veritatis. Ważne jest również, żebyśmy może o tej naszej fundacji i o tym, co fundacja czyni dobrego, może żebyśmy powiedzieli o tym naszym sąsiadom, naszym znajomym, bo być może wiele osób nie wie, że Fundacja Nasza Przyszłość jest organizacją pożytku publicznego, która może otrzymywać ten 1%. Najprostszy jest PIT OP dla emerytów i rencistów, którzy nie korzystają z żadnych ulg, podkreśla pani Maria, która od lat zajmuje się księgowością. Przy PIT-cie OP, gdzie jest tylko wypełniane nazwę urzędu, nazwisko, imię, numer KRS-u i PESEL-u i musi podpis podatnika być złożony, to trwa dosłownie 3-4 minutki. Pani Maria pomaga w rozliczeniach w biurze Radia Maryja w Gdyni przy parafii Ojców Redemptorystów. Zdarza nam się na przykład telefon otrzymać i osoba prosi, proszę pani, mam trudną sytuację z chodzeniem, proszę, żeby pani przyszła. Też idziemy i na miejscu wypełniamy PIT danej osoby. Mówi pani Jadwiga z Gdyni. Wolontariusze składają także rozliczenia w imieniu podatników w urzędach skarbowych. Jest to pomocne szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych. W Lublinie swoją pomocą służy pan Marian. Jeżeli ktoś ma trudności, to my to wypełnimy. Wtedy potrzebny jest tylko podpis osoby, która ten 1% kieruje i my przekażemy to do Urzędu Skarbowego. We Wrocławiu przy parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny można liczyć na pomoc pani Anny. I w ubiegłym roku bardzo dużo było tych PIT-ów. Zobaczymy jak w tym roku. Miejmy nadzieję, że również
będzie tak dużo jak w ubiegłym, a może nawet i więcej. Adresy wszystkich punktów pomagających wypełnić PIT-y można odnaleźć na stronie internetowej Radia Maryja. Pomoc można także uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Fundacji Nasza Przyszłość w Warszawie. Gotowe druki PIT-ów są rozprowadzane w biurach i kołach przyjaciół Radia Maryja oraz dodawane do naszego dziennika. Są także dostępne w wersji elektronicznej. Prosimy również w tym roku pomyślcie o tym 1% podatku dochodowego za 2017 rok dla Fundacji Nasza Przyszłość. Niedziela jest dniem żałoby narodowej w Afganistanie. Rząd ogłosił żałobę po wczorajszym zamachu w stolicy kraju, w Kabulu. Według najnowszego bilansu w potężnej eksplozji ambulansu zginęły 103 osoby, a 235 zostało rannych. Do zamachu doszło w jednej z najbardziej ochranianych części Kabulu, w pobliżu zagranicznych ambasad i budynków rządowych. Talibowie twierdzą, że to oni stali za zamachem. Zamachowiec samobójca wysadził w powietrze karetkę pogotowia wypełnioną ładunkami wybuchowymi. Napastnik powiedział funkcjonariuszom na punkcie kontrolnym, że wiezie pacjenta do pobliskiego szpitala. Zdetonował ładunek na kolejnym punkcie kontrolnym. Byłem na miejscu i byłem świadkiem ataku. Byłem w złym stanie, ale widziałem wokół mnie wielu ludzi, którzy zostali zabici i byli ranni. To była przerażająca sytuacja. Nawet nie mogę tego wyrazić słowami. Moi przyjaciele i inni ludzie byli na ziemi i krzyczeli. To był naprawdę niebezpieczny wybuch. Ludzie biegali wszędzie. Niektórzy doznali obrażeń w głowę, a niektórzy w rękę. Wszyscy byli zszokowani. Większość z ludzi została zraniona potłuczonym szkłem. Sobotni zamach w Kabulu był najtragiczniejszym w skutkach zamachem od miesięcy. Doszło do niego równo tydzień po ataku na hotel w Kabulu, w którym zginęło 40 osób, w tym cudzoziemcy. Do tego zamachu też przyznali się talibowie. Codziennie czujemy lęk przed atakami. Życie stało się bardzo niebezpieczne dla wszystkich. Nie jest bezpiecznie żyć w Afganistanie. Rząd w Afganistanie ogłosił niedzielę dniem żałoby narodowej. Władze poinformowały też, że poniedziałek nie będzie dniem roboczym w Kabulu. Według agencji Reutera ostatnie krwawe ataki są reakcją bojowników na nową strategię prezydenta USA Donalda Trumpa w Afganistanie. Trump w ubiegłym roku wysłał dodatkowych żołnierzy do kraju oraz nakazał zwiększenie liczby ataków z powietrza i rozszerzenie wsparcia dla afgańskich sił. Polacy nie stanęli na podium indywidualnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Najbliżej tego był Stefan Hula, który choć prowadził na półmetku, ostatecznie zajął 4. pozycję. Pod Wielką Krokwią z polskimi skoczkami rozmawiał nasz reporter. Loteryjne warunki zepsuły wielkie święto skoków narciarskich w Zakopanem. W finałowej rundzie zabrakło Kamila Stocha. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi osiągnął 108,5 metra. Było trochę loteryjnie, ale popełniłem drobny błąd, który kosztował mnie dzisiaj sporo i no przykro mi, że tak to się stało, ale tak czasami bywa. Dzisiejszy konkurs to wypadek przy pracy, nie efekt słabej formy. Nawet jeśli by to był błąd, Kamil jest teraz w formie i te błędy on popełnia, przede wszystkim spóźniając skoki. I to w życiu by nie dawało takiej odległości. W samym zawodniku nie brakuje sportowej złości. Chciałbym iść jeszcze raz od razu na górę i skoczyć już dobry skok, ale nie mam dzisiaj już tej szansy. Pod nieobecność lidera zespołu o podium bił się pierwszy na półmetku Stefan Hula. Fajnie, że mamy taką zgraną ekipę, zgraną paczkę i nie ma problemu, że jeżeli któryś tam gorzej skoczy, to jest następny, który go poprawi. Do podium zabrakło ostatecznie niewiele. A troszeczkę brakło. To był dobry skok, ale no zabrakło do tego, aby być na pudle, ile, 0,3, no to jest pół metra. Czwarte miejsce to i tak największy indywidualny sukces Stefana Huli. Zadowolony mógł być także Tomasz Pilch, który wywalczył swój pierwszy punkt w Pucharze Świata. Jest to dla mnie niezapomniana chwila, bo to jest jak na razie to chyba mój największy sukces w karierze. Przed całą drużyną wciąż jednak sporo pracy. Troszeczkę gorsze samopoczucie i miałem tak naprawdę cały weekend problem z timingiem na progu i większość tych skoków była trochę spóźniona. Spóźnione nie są jednak przygotowania do igrzysk. Na sukces w Pjongczang Polacy pracowali nie tylko w zimie, ale także przez całe lato. Okazję do rehabilitacji Kamil Stoch będzie miał już w najbliższy weekend. Puchar Świata w Willingen to ostatni sprawdzian przed igrzyskami. Spod Wielkiej Krokwi dla Informacji Dnia, Szymon Kozupa. Sportowo kończymy dzisiejsze wydania Informacji Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej i dobrej nocy. Z Panem Bogiem.